Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony niezwykle popularnemu Michałowi Karmowskiemu. W momencie opublikowania tego filmu jego profil na Instagramie obserwowało ponad 190 tysięcy osób, który jest rozpoznawany jako postać związana ze środowiskiem kulturystycznym. Natomiast niewiele osób kojarzy, jakie sukcesy odnosił na scenie i jaki reprezentował poziom. Według jego słów od zawsze związany był ze sportem. Początkowo trenując kulturystykę w piwnicach i wieczorami wycinając sylwetki swoich idoli z kolorowych czasopism, nie posiadał odpowiedniej wiedzy na temat treningu i odżywiania, przez co w wieku 20 lat ważył 138 kg, których nie można było nazwać dociętymi. Dopiero w późniejszych latach zaczął przykładać większą uwagę do podejścia naukowego. W 2006 roku ważąc 92 kg, kiedy to, jak sam wspomina, zaczął w końcu widzieć swoje mięśnie brzucha. W tym samym roku zaczął uprawiać rugby. Reprezentował zespół Lechii Gdańsk do czasu, gdy poważna kontuzja pleców wykluczyła go z gry. To właśnie po tym zdarzeniu zaczął na poważnie zajmować się kulturystyką. Osobą, która zachęciła go do startów, był Marek Olejniczak, który w początkowym okresie miał ogromny wpływ na podejście Karmowskiego, zarówno do treningów, jak i odżywiania. W 2008 roku po raz pierwszy pojawił się na scenie, zajmując 12. pozycję. Ważąc 95 kg przy wzroście 1,81 m. 2009 to pierwsze miejsce na debiutach kulturystycznych i drugie na Mistrzostwach Polski w kategorii powyżej 100 kg. To nagrania z Mistrzostw Polski rozegranych w 2011 roku, na których Michał Karmowski zajął pierwszą pozycję w kategorii powyżej 100 kg. Przede wszystkim od razu rzucają się w oczy jego ogromne barki, które wyglądają bardzo imponująco. Sprawiają wrażenie, jakby były wręcz doklejone. Zdecydowanie jest to najmocniejsza partia w górnej części i można kłócić się, czy również w całej sylwetce. Świetnie wyglądają także jego nogi. Ma ogromne uda o dobrych kształtach i separacji. Niegorsze wrażenie robią doskonałe łydki. Dolna część ciała i barki to zdecydowanie najjaśniejsze punkty jego muskulatury. Największym mankamentem jest oczywiście klatka piersiowa, której zerwanie bardzo ją zniekształciło, do tego stopnia, że była ona głównym powodem, z którego zrezygnował on z dalszej kariery kulturystycznej. W pozach tyłem plecy wyglądają przyzwoicie, mają całkiem dużo szczegółów w górnej części, natomiast w dolnej nic się nie dzieje, brakuje im też grubości. Środkowa sekcja wygląda bardzo słabo. Talia jest zbyt szeroka, mięśnie brzucha słabo zaznaczone, a całość dodatkowo pogarsza widoczna przepuklina pępkowa. W pozie bicepsy przodem doskonale widać, jak wysoko zaczepione są jego mięśnie najszersze grzbietu. W ramionach brakuje przede wszystkim masy. To samo można powiedzieć o przedramionach. Prezentuje dobry poziom definicji, chociaż zostawił jeszcze rezerwę na dopracowanie do cięcia. Złego słowa nie można natomiast powiedzieć o jego pozowaniu. Widać, że przykłada się do tego elementu i rzeczywiście wygląda to bardzo dobrze. Nie wykonuje zbędnych ruchów, utrzymuje równowagę, dopina wszystkie mięśnie. Tak jak mówiłem, zajął tutaj pierwszą pozycję. Wcześniej wygrał też Mistrzostwa Polski w 2010 roku. Później także w 2011, 2013 oraz 2014. To ostatnie zwycięstwo w federacji WBBF. W 2011 zdobył także Puchar Polski NAC. Jeżeli chodzi o występy międzynarodowe, był wicemistrzem Europy w 2013 roku. W 2011 zajął piąte miejsce na Mistrzostwach Świata NAC rozgrywanych w Luksemburgu. W tym samym roku brał też udział w najbardziej prestiżowych zawodach tej federacji, Mr. Universe, które zakończył na 8. pozycji, tutaj widoczny na scenie w Luksemburgu. Daje to świetną okazję, by porównać go z innymi czołowymi zawodnikami NAC. Niestety kąt nagrania nie jest zbyt korzystny. Mimo to widać przede wszystkim jedne z najlepszych nóg na scenie, z bezwzględną dominacją, jeżeli chodzi o rozmiary łydek. Nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o barki. Żaden z zawodników nie zbliża się do jego poziomu pod tym względem. Doskonale prezentuje się w pozie klatka bokiem. Przede wszystkim fenomenalnie wyglądają jego pośladki, które są szalenie wyseparowane. W górnej części znów niewiarygodne barki. Wydaje się jednym z najlepiej dociętych zawodników na scenie.
Tutaj w pozie bicepsy tyłem jako jedyny na tym ujęciu posiada widoczne prążki na pośladkach. Brakuje trochę grubości pleców, szczególnie w porównaniu do zawodnika znajdującego się dwa miejsca po lewej, który także jako nieliczny ma tak dobrą formę jak Karmowski. Most muscular i widać bardzo inteligentne zagranie ze strony polskiego zawodnika, który zasłania rękoma ubytek w środkowej części klatki piersiowej. Tutaj jeszcze raz klatka bokiem, tym razem widoczna pod lepszym kątem. Wydaje się to zdecydowanie najlepsza jego poza, doskonale podkreślająca zalety jego sylwetki i ukrywająca wady. Na koniec jeszcze ujęcia z Mistrzostw Polski 2013, na których ważył już 115 kg, w porównaniu do swoich pierwszych występów w 2009, to aż 20 kg masy mięśniowej więcej. Na pewno nie miał on estetycznej sylwetki, dodatkowo posiadała ona wiele wad, takich jak rozrośnięta środkowa sekcja z widoczną przepukliną pępkową, słabe ramiona i oczywiście klatka. Mimo to nie można odmówić mu, że posiadał fenomenalnej jakości dolną część i barki. Wychodził na scenę w dobrej formie, mocno docięty i bardzo dobrze pozował. Podsumowując, Michał Karmowski to przykład zawodnika, który brak genetyki do tego sportu do pewnego poziomu rozgrywek skutecznie nadrabiał ciężką pracą i zaangażowaniem. Niestety, dalszą karierę uniemożliwiły mu wady, których nie sposób było przezwyciężyć czy zatuszować. Ostatni raz wystąpił w 2014 roku. Jeżeli film Ci się podobał i chcesz w przyszłości więcej tego typu materiałów, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i subskrybować ten kanał. Do następnego!